Włochy. Kraj wina, świetnego jedzenia, cesarzy, królów, gladiatorów, filozofów, wspaniałych zabytków i cudownych miejsc do odwiedzenia. Gdybyście chcieli doświadczyć wszystkiego, co ma do zaoferowania, mogłoby się okazać, że życie jest za krótkie. Jednak na wszystkich listach w pierwszej dziesiątce widnieje jedno. Jezioro Garda. Hola amigos. Buongiorno, powinno się powiedzieć. Hola amigos. Witamy z pamiętniku z wakacji 2023. Witamy nad gardą. Dla nami jezioro. I tak sobie, w sumie jesteśmy trzeci dzień już. No, drugi taki właściwy, bo pierwszy dzień cały jechaliśmy praktycznie 1000, prawie 300 km. I dzisiaj trasa pierwsza rowerowa. Głównym punktem będzie jezioro Tenno. Ja dobrze kojarzę. Nie pamiętam, ile ma kilometrów trasa, tam 60 czy 70, nie? Nie wiem. 67. Bo 1000 ma być w górę. Będzie co podjeżdżać. Nie będziemy... Ja się tylko boję, że będzie dużo asfaltem, w sensie ulicą, a to właśnie mnie przeraża na drogę. Zobaczymy, jak to będzie. Opinie są różne. Trzeba sprawdzić. Szczerze powiedziawszy, tylko tak dodam, jak na miejsce takie, powiedzmy, wypoczynkowe, mało osób na, nazwijmy to, plaży. Więcej kaczek, a jeszcze ludzi. No, dokładnie, kaczek i tam jeszcze gęsi widziałem jakieś. Dobrze, więcej o tutaj jakichś tam ciekawostkach, może trochę później. Bo trzeba jechać, ciepło ma być. Naszym miejscem wypadowym było Arco, wioska sąsiadująca z Rivą. Do samej gardy mieliśmy może z 5 km, a miejsce, w którym nocowaliśmy, było naprawdę urokliwe. Wjeżdżamy z Rivy i zaczynamy delikatną spinaczkę nad jezioro Tenno. Dominika mówiła, że jakieś 12 km. Ja z tego, co pamiętam, to powinno być jakieś 500 czy 600 metrów w górę, aż dojedziemy do jeziora. Tak pokazuje. No, więc generalnie większość podjazdu to jest taki jednostajny, pewnie ze średnią 5-6%. No. Bo się matematyki w podstawówce uczyłem. Na kangura chodziłem. No. Ale... No powiem, że ten... No? Fakt. Pierwszy. Autentyczny. Włosi łatają góry na ulicach podobnie jak w Polsce. Tyle by było. A coś jeszcze? No to jakaś łaty wychodzą. Ta droga wygląda ładnie. Przez chwilę było więcej naprawdę łat niż w Polsce czasami. A dwa plusy tego podjazdu, które widzę, to ładne widoki. Ło. I tam jedziemy, prawda? Mało aut. Na szczęście, no właśnie, mało aut. Co mi się podoba. I dźwięk cykad.
i dźwięk cykad. Cykady to będzie jedyna rzecz, za którą mnie zatęskni. Szczerze powiedziawszy, ja nawet nie wiedziałem, jak wyglądają te cykady. Ja kiedyś widziałam we Francji. No ty byłaś, no. Już miałam przesyt tego dźwięku i teraz od razu już na dzień dobry mam. Żygłam. Ja myślałem, że to wygląda jak taki pasikonik, albo nie szarańcza, tylko... No nieważne, w każdym razie myślałem, że to trochę tak jak taki większy pasikonik, a to takie muchy jakby. I sobie dupką cykają. Zdjęcie podsyłamy, filmiku chyba nie ma, nie mamy filmik. Mamy. Więc macie zdjęcie, macie filmik. W drodze do jeziora mijacie wioskę Canale di Tenno. Jest to jedna z najpiękniejszych średniowiecznych wiosek we Włoszech. Historia wioski sięga początku XIII wieku. Podczas tego wyjazdu jednak nie udało nam się do niego zajrzeć. Zostawiamy sobie na inny termin. Tak, dwa razy. Za nami jest sklep. Pani o 12 zamyka, przyjechaliśmy za 3. 12. Widoczki. Bueno. Mieliśmy taki kawałek podjazdu na szlaku MTB, jakiegoś tam 700 coś i po prostu był taki jakiś, nie wiem, zniszczony. Jeżeli chodzi o szlaki, to oznaczenia dzielą się na szlaki dla wszystkich rowerów, no i dla rowerów górskich. Dość ważna informacja z tego względu, że na szlaki górskie raczej ciężko jest jechać, chociażby gravelem. Znaczy warto bardzo do niego wyjść. Warto. A, biorę. To omińcie taki tam, będziecie wiedzieć. Trzymajcie się ulicy. No, trzymajcie się asfaltu, bo jest lżejszy podjazd i nie ma takiej rozpierduchy. Co, taka ciekawostka też, bo brałam trasę szosową. No, a ujeby takie, że gravelem ciężko podjechać. Dobrze, nie wiem ile mamy. 15, 16 prawie kilometrów, 400 metrów w górę, więc jeszcze jedna trzecia może tak. Dobrze, nam się udało. Miło zaskoczyły nas też supermarkety w Arco. Do wszystkich można wejść i właściwie wyjść razem z gotowymi daniami. Możecie sobie wziąć sushi, sok pomarańczowy świeżo wyciskany, świeżo pożoną kawę, kanapki, sałatki, czego byście nie chcieli. Chcecie zobaczyć miejsca, które nie potrzebuje żadnych filtrów? No, dojechaliśmy do naszego celu głównego. Mamy 18 km, połowa podjazdu całej trasy za nami, 500 metrów około. Jezioro Tenno powstało w okolicy 1100 roku. Można w nim normalnie pływać, kąpać się i łowić ryby, chociaż dno jest dość kamieniste, dlatego warto ubrać buty do wody. Wokoło jeziora prowadzi szlak, który przez większość roku jest możliwy do przejścia, natomiast wiosną i jesienią poziom wody może troszeczkę utrudnić przejście. Wrócimy tutaj sobie popluskać w wodzie, bo można. No dobrze. Zapraszamy. To patrzcie. Cyk. Nad jeziorem można w łatwy sposób poznać, kto jest z Polski, a kto z innych krajów. Nasi rodacy dość głośno zachowują się w takich okolicznościach.
Zobaczcie. Mam wrażenie, że to wcale nie Włochy. Włączenia Brazylii, Argentyny, Kolumbii. No. Nawet te... jak oglądaliśmy ten serial o Escobarze, nie? No. Te wioski się tak kojarzą właśnie no. Z Escobarem. Wioski w ogóle te przepiękne są wszystkie. Te domki jakieś takie... No, gastery. No, takie... Znaczy ja w ogóle zauważyłam... O, zaraz znowu ktoś powie, że będę narzekać, nie? Nie, bo zauważyłam, że w Polsce to wszystko musi być, no, nie wiem, tak rozbudowane, że przy każdej wiosce zaraz są jakieś nowe domy, bo ja nie wiem czemu. Czy tutaj ludzie się nie wyprowadzają od swoich rodziców, czy co? Oni tam rodzinnie mieszkają, no bo tu w ogóle nie widać nowego budownictwa. No, w tych wioskach no. Tak? Nie wiem, mi się wydaje, że właśnie Włosi są tacy bardzo rodzinni podobno. Ale no nie powiem na pewno, bo nie znam. Nadal tu są, ileś tam set lat, bo to są... I to się odnawia, bo to nie może stać nieodnowione, więc pewnie te tynki, czy tam to wszystko jest jakoś tam robione, żeby to wyglądało tak jak kiedyś, a nie... Nawet okna chyba plastikowe, nie wiem. No, a niektóre... Nie, ale nie rzucają się w oczy aż tak. No bo okien nie są, aż wiesz. No, to też fakt. I to też nadaje uroku pewnie. No dobrze, zjechaliśmy z przełęczy Belisso jakoś tak? Nie wiem, całe było owalone naklejkami, a my nie widzieliśmy. No tam wcześniej widziałem, nagrałem tam kawałek właśnie znaku tego. I wjechaliśmy w taką najpierw drogę rowerową, asfaltową, potem się zrobił shooter i ja się generalnie trochę wystraszyłem, że zaraz będziemy mieli taki 15% spad w dół po luźnym żwirze, ale ścieżka bardzo przyjemna. No w porównaniu do tamtego skrótu szutrowego, to była primasor. No, tak. No dobrze. My lecimy dalej, mamy... Idziemy... A może ten pan, co schodził z wykrywaczem metalu na polu, to szukał zakopanej amfetaminy od Escobara. Tak, na pewno. No, monetę albo pieniądze. Escobar przecież pokopał pieniądze na polach. Może tutaj jesteśmy właśnie w, może. W Kolumbii i... Tak. Okej. Jedziemy, mamy jakieś połowę trasy. No nie całą. Ale tylko z górki teraz. Ale teraz już z górki, ewentualnie płasko. Ewentualnie mały podjazd. Tak, będziemy się napawać dalej, a nie wiem, czy coś zjemy. Czy coś zjemy po drodze, czy dopiero jak zajedziemy do nas. Zobaczmy, jak się okaże.
wyjechaliśmy sobie z takiego wąwozu, który mogliście widzieć na dronie i na nagraniach. Jeszcze resztki tutaj tych gór, które wśród których właściwie jechaliśmy. Widoki po prostu miasta. Widoki, trasa dzisiaj po prostu miazga. Ja jak wybrałam te trasy, to ogólnie nie miałam żadnych tam oczekiwań, po prostu coś sobie zgrałam. Mówię, dobra, jedę. My jechaliśmy... Później powiedziałeś, że chciałeś jechać nad takie jezioro, sprawdziłam jedną trasę, haha, dobra, to mamy jakąś tam trasę, która prowadzi tam, to spoko. Ale trasa jest naprawdę super. Mamy jeszcze jakieś 20, no niecałe 20 km do domu, bo tam znaki pokazują to pole 22, a my jesteśmy wcześniej, tak może z 18, 19, zobaczymy jak wyjdzie. Na, po prostu, Włochy. Siemka, witamy w naszym prywatnym sadzie kiwi. Jakby ktoś nie wierzył, to pokazuję. O! Tyk. Żeby nie było, to o, tam są nasze rowery. Nasza weranda. A tu nasza grusza. Nasza grusza. Zajechaliśmy na miejsce. Nic więcej, oprócz tego, co już usłyszeliście, nie powiemy. Chyba nie. Trasą się jaramy. Bardzo fajna. I powiem to chyba po raz kolejny. Nie chciałabym jej jechać odwrotnie. W sensie... Rozumiesz czy nie? No, ale w sumie nie wiem... Nie wiem, bo miałam wrażenie, dlaczego. Że większość trasy po prostu mieliśmy z górki. Oprócz tego jednego podjazdu. Większość trasy była z górki. Faktycznie, no, to było... To było jakby czeka, bo Maś Kumar. Tutaj przez miejscowość Dro, jakieś tam wcześniejsze, to faktycznie tutaj większość było tak fajnie z górki, delikatnie. I za tym kanionem też mieliśmy z górki, sam kanion też. Sam kanion tak też był lekko z górki. No. Czyli ja ostro, tak... ostro podjazd i tak. I zjazd rozłożony w czasie. Fajnie się to spięło tutaj wszystko. Podjazd nie był najgorszy. Oprócz tamtej... tego jednego momentu, tam szło dopedałować na tych naszych przełożeniach. Wielkiej walki o życie nie było, tak jak na Eiswiesspitze, czy Edelweisspitze? Edelweisspitze chyba, jak to byliśmy ostatnio. Oj to. W Austrii, tam to był... nawet nie ma co porównywać chyba. No. Nie no, 5-6% nachylenia, a czy tam powiedzmy do 8 dochodziło, a 12-14 cały czas to... To jest różnica. No dobrze, my idziemy się wyszykować i pewnie jakieś jedzonko. Jeszcze się pomyśli, co dokładnie. Chyba pizza. Coś chcesz dodać? Czy kiwi dojrzewają po zerwaniu? Napiszcie w komentarzach. A tak serio, to następne mamy gdzieś tam planowane trochę dłuższą trasę. Nie gadamy, polecamy i żegnamy i idziemy jak. Z widokiem na saw kiwi. Proszę bardzo.